Park Wodny Siedlce wzbogacił swoją ofertę o nowe miejsce, jakim jest Tężnia Solankowa. To miejsce, do którego przychodzimy po zdrowie, po relaks. Sprawdźmy, jak funkcjonuje i dla kogo jest przeznaczone. To zupełnie nowe miejsce w naszym mieście, które sprawia, że nie musimy specjalnie jeździć nad morze czy do Ciechocinka w celu regeneracji dróg oddechowych, tylko tutaj w tym miejscu możemy zaczerpnąć zdrowia. Dokładnie tak, po to to zrobiliśmy, żeby na co dzień móc skorzystać z klimatu nadmorskiego, po to, żeby tutaj w tym elemencie profilaktyki, tak, czyli jeszcze przed zachorowaniem zadbać o to swoje zdrowie, żeby Siedlczanie byli zdrowi i na co dzień nie chorowali, w szczególności w tym okresie, w którym rozpoczynamy tę pracę tężni, czyli jesień, zima, wiosna. No właśnie, komu dedykowana jest stężnia? Wiem, że z stężni będą korzystały również nie tylko osoby indywidualne, ale również zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne. Tak, ten harmonogram codziennej pracy tężni podzieliliśmy na kilka segmentów i między innymi to, co pani redaktor mówi, grupy przedszkolne i klasy 1-3 w ramach tego pobytu w szkole czy też w przedszkolu będą przyjeżdżały tutaj do nas, aby zajęcia dydaktyczne móc przeprowadzić w tężni i przez 45 minut pooddychać, co stanowi tak naprawdę 3 dni w nadmorskim klimacie. To chyba nie przypadek, że tężnia powstała w parku wodnym, gdzie można połączyć hiperwentylację, czyli wysiłek fizyczny, a następnie przyjść tutaj i odpocząć, dać się zregenerować swojemu organizmowi. To prawda. Ten kompleks powoduje różne aktywności, bo oczywiście park wodny, basen sportowy, jacuzzi, sauny, naprzeciwko siłownia, więc ta hiperwentylacja, o której pani mówi, jest w najlepszym momencie, tak? Po środku, bo jesteśmy na pierwszym piętrze parku wodnego. Oliwka, już po raz kolejny widzę Cię w Tężni Solankowej. Jak Ty odbierasz to miejsce? Czy przychodzisz tutaj po zdrowie, czy po prostu dla relaksu? I po zdrowie, i dla relaksu. A czy wiesz, jakie właściwości ma Tężnia Solankowa? Pomaga chyba w drogach oddechowych. Tak, pomaga. A czy po wizytach tutaj w Tężni Solankowej, bo to jest taki zabieg leczniczy, czy odczuwasz poprawę swoich dróg oddechowych? Czujesz coś w gardle? Czujesz się lepiej? Tak. A w jaki sposób możemy spędzać wolny czas w tężni? Czytać książkę, na przykład rysować, bawić się, grać w gry. Ty korzystasz również ze szkoły nauki pływania w parku wodnym. Czy uważasz, że to dobry pomysł, aby po takim wysiłku fizycznym przyjść tutaj i odpocząć? Tak. Tężnia Solankowa jest również doskonałym miejscem, które możemy spędzać z całą rodziną. Tutaj widzimy, jak mama może kreatywnie spędzić czas z dziećmi i dzięki temu możemy uchronić się przed tymi wszystkimi wirusami w okresie gryp, zachorowań, przeziębień. Tak, zdecydowanie. My jesteśmy tutaj w ramach profilaktyki przed ewentualnymi chorobami, między innymi wirusowymi, ale najważniejsze dla mnie jest w tej chwili jakby zapobieganie infekcjom. Czyli moje dzieci mają kłopoty nie tylko alergiczne, ale też właśnie z górnymi drogami oddechowymi. Często jakiś katar, kaszel i to świetnie wpływa na to, że te katary znikają. No właśnie, już jesteście po raz kolejny w tężni. Czy już po tych kilku wizytach odczuwacie jakieś różnice, poprawę oddychania u dzieci? Czy to jest najfajniejsze, że jeżeli jest delikatny katar, czy w ogóle jakieś takie zatkane górne drogi oddechowe, to widać od razu, jak się tylko przyjdzie, to czuć, że jest inny rodzaj oddechu, że ten nos jest czysty, że można swobodnie oddychać, że jest łatwiejsza wentylacja płuc i w ogóle. Także ja osobiście zachęcam, polecam i uważam, że to jest świetny pomysł. Zapraszam. A jak spędzasz tutaj czas w tężni? Co robicie? Układamy puzzle. Malujemy, rysujemy, gramy. Tężnia Solankowa to nowe miejsce w naszym mieście. Z jakim celem pani tutaj przyszła? Czy to była ciekawość, czy już wcześniej miała pani okazję korzystać z takiego miejsca? Korzystałam wcześniej w Konstancinie, w Tężni Solankowej. Co prawda dawno już i bardzo dawno,
a tu po prostu przyszłam z ciekawości zobaczyć, jak to będzie się przedstawiać, jak to jest zrobione w lokalu, bo w Konstancinie... Była pani na otwartej tężni. Otwarta tężnia i bardziej mokro niż tutaj, bardziej wilgotno, więcej tej mgły takiej solankowej, a tutaj jest po prostu bardzo przyjemnie, bardzo cicho, bardzo kulturalnie, cieplutko, milutko, bardzo sympatycznie, no i czuć ten zapach. No właśnie, czy przyszła tutaj pani z takim bardziej celem relaksacyjnym, czy po prostu po zdrowie dla swoich dróg oddechowych? Raczej w ramach relaksu. I to miejsce spełnia pani oczekiwania? Najzupełniej. Cicho, spokojnie, gazeta, książka. Słuchajcie, czy to jest wasz pierwszy raz w takim miejscu, jakim jest tężnia solankowa? No właśnie, ta tężnia znajduje się za nami. Jakie macie pierwsze spostrzeżenia, pierwsze myśli? Co pomyślałeś, jak zobaczyłeś to miejsce? Że tu się unosi i możemy sobie patrzeć, jak panowie i panie pływają. Że tutaj jest fajnie i tutaj mogą się tak dzieci fajnie bawić. No właśnie, jest tak to miejsce, w którym można się na pewno fajnie pobawić, pouczyć troszkę. A czy słyszałyście, że to miejsce może leczyć nasze gardła, nasze zapchane noski? Dowiedziałyście się już o tym? To powiedzcie mi, co jest takiego zdrowego w tym miejscu? Że można tak świeżo oddychać, bo jak ktoś pali papierosy, nie można świeżo oddychać. Słuszna uwaga. Właśnie, bo te powietrze jest takie zdrowe i tak, i ta sól tak daje takie powietrze, które nasze zdrowie na przykład... Leczy. Tak, leczy. Pięknie. Bardzo zdrowi i mamy dużo sił i energii. No pięknie. Możemy biegać. Zgadza się. Że mamy dużo siły. Pięknie. A jaki czujecie tutaj klimat? Czujecie się, jakbyście były na dworze, na świeżym powietrzu, w górach, nad morzem? Na świeżym powietrzu. No bo w górach na przykład tak czuć dużo trawy i takie, albo w Zakopanem, bo jest tak dużo soli w jakichś takich jaskiniach czy gdzieś, albo też nad morzem. O tym, jaki zbawienny wpływ na osoby z chorobami układu oddechowego ma korzystanie z tężni solankowej, opowie nam pan dr Stanisław Pawełczak, ordynator oddziału dziecięcego w Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Zapraszam. Panie doktorze, komu dedykowana jest tężnia solankowa i osoby z jakimi chorobami powinny z niej korzystać? Problem aerozoloterapii jest w miarę świeżym jak gdyby problemem, sposobem leczenia. Znanym od lat, ale jak gdyby usankcjonowanym przez medycynę od myślę, że około 20-lecia w tej chwili. Inhalacje są bardzo dobrym sposobem nie tylko leczenia chorób głównie płuc i oskrzeli, jak i również górnych dróg oddechowych, ale jest również bardzo dobre jako profilaktyka, czyli zapobieganie właśnie tym schorzeniom, czyli jak gdyby na pierwszy plan wysuwają się choroby dróg oddechowych, zarówno tak jak powiedziałem górnych dróg oddechowych, należy do nich zaliczyć również zatoki, a więc wszystkie choroby przewlekłe związane z przewlekłym zapaleniem zatok, gardła, nosa, jak również dalszych dróg oddechowych, a więc głównie oskrzeli, no i oczywiście pod względem ciężkości również zapaleń płuc. Oczywiście aerozoloterapia stosowana na drogi oddechowe to nie wszystko. Jeżeli mówimy o takiej prawdziwej aerozoloterapii, to również jest stosowanie tego aerozolu na skórę, a więc wszelkiego rodzaju schorzenia przewlekłe skóry, związane najczęściej z wysuszaniem skóry, czy z jakimiś przewlekłymi chorobami skóry, ten rodzaj terapii, czy ten rodzaj profilaktyki również na to bardzo dobrze działa. Oczywiście wchłanianie jak gdyby tej pary zawierającej różnego rodzaju mikroelementy, różnego rodzaju pierwiastki, to również choroby z zakresu na przykład endokrynologii, bo wyjeżdżamy nad morze, prawda, inhalujemy się wodą morską, rozpyloną wodą morską. Jeżeli aerozol, który wytwarzany jest w tężni, zawiera spore
dawki jodu, a tak jest, to również to bardzo dobrze działa na układ dokrewny, czyli układ hormonalny. Jeśli szukasz miejsca, w którym chcesz głęboko oddychać, zrelaksować się, odpocząć, przyjdź do Tężni Solankowej w Parku Wodnym Siedlce.